Proszę Państwa, ja przygotowałem dla Państwa prezentację, o której Wam opowiem, bo nie można jej obejrzeć. Jak stworzyć, ponieważ no, w zasadzie odtworzyć, ale no, został zniszczony, więc trzeba go stworzyć na nowo. Jak stworzyć polski lobbying w Ameryce? Ta prezentacja powstała na bazie cyklu artykułów, który rozpoczął pan profesor Marek Chodakiewicz artykułem w Gwieździe Polarnej, to jest taka gazeta wychodząca w Wisconsin, pod tytułem Nikt nie lobbuje za Polską w Waszyngtonie. Nasza fundacja zajęła się tym tematem, myśmy opublikowali 3 artykuły na temat tego, co się dzieje z polskim lobbyingiem w Stanach Zjednoczonych i powstała właśnie ta prezentacja. Ja prezentuję nowo powstałą fundację Pax Polonica. Jest to think tank powstały i zarejestrowany w Kalifornii w marcu 2016 roku. Naszą misją jest budowanie globalnej wspólnoty polskiej, łączenie jej potencjału z Polakami w Polsce oraz szeroko rozumiana obrona dobrego imienia i narodu polskiego. Pragniemy realizować naszą misję przez prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczo-analitycznej, wydawniczej, publicystycznej itd., itd. Najważniejsze projekty. Przede wszystkim, ja już tutaj rozmawiałem z panem Świlskim, z panem Orłem i oni obiecali nam w tym pomoc. Chcemy zbudować i praktycznie jesteśmy w fazie realizacji, mamy skompletowany zespół. Centrum Analizy i Monitoringu Mediów i Programów Edukacyjnych w Ameryce Północnej. To, żeby była profesjonalna grupa ludzi również w Stanach Zjednoczonych, która będzie tym się zajmowała i budowała jak gdyby całą machinę, która ma walczyć z tym, z tą kwestią właśnie obrony dobrego imienia Polski. Mamy pierwsze deklaracje profesorów polskiego pochodzenia z amerykańskich uniwersytetów, czyli będzie to bardzo konkretna pomoc dla nas. Drugim projektem, który chcemy uruchomić, to Akademia Pax Polonica, czyli chcemy rozwinąć całą sieć programów edukacyjnych kierowaną głównie do amerykańskiej elity politycznej i świata akademickiego, to właśnie o czym pan Józef tutaj mówił, ponieważ my mamy jak gdyby dość dobre know-how w zakresie amerykańskich uniwersytetów, wiemy jak to robić i chcemy sprowadzać właśnie polityków polskich i polityków lokalnych, którzy będą tą polską narrację prezentować dla elit w amerykańskich uniwersytetach. Szybko o sobie, urodzony w Bydgoszczy, nazywam się Waldemar Biniecki, w USA mieszkam od 2000 roku. Jestem współzałożycielem i dyrektorem wykonawczym Fundacji Pax Polonica. Byłem wykładowcą na 2 poważnych amerykańskich uniwersytetach, University of Wisconsin w Milwaukee i Kansas State University. Byłem również prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w Wisconsin. Publikuję niepoprawnie polityczne artykuły w prasie polonijnej od 2013 roku. Moim pierwszym artykułem był artykuł taki dość legendarny w Stanach Zjednoczonych, jak uzdrowić Kongres Polonii Amerykańskiej. Pan Spula zamknął swoje drzwi dla mnie po tym artykule. Proszę Państwa, ja mam konkretną propozycję dla polskiego rządu. Niestety nikogo już tutaj nie ma od nich, ale oczywiście tą prezentację prześlę dla nich. Celem jest tej prezentacji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak stworzyć profesjonalny, efektywny, propolski lobbying zdolny do obrony Polski przed nasilającymi się atakami polityczno-medialnymi.
I rozwiązanie tego problemu leży właśnie w powołaniu tak zwanej, ja to nazywam, lokomotywy, tak? To znaczy cały polski lobbying na całym świecie w tej chwili leży totalnie i ja podejrzewam, że nie trzeba robić na ten temat żadnych badań statystycznych czy socjologicznych, wszyscy to widzą. Stan jest fatalny. Przez ostatnie nie tylko 8, ale 25 lat ten lobbying, o którym tutaj Państwo mówili, to, że prezydent Moskal zdobył 9 milionów podpisów pod petycją, że Polska ma wstąpić do NATO, to była ostatnia masowa akcja Polonii amerykańskiej. W tej chwili po prostu trzeba zupełnie na nowo o tym pomyśleć i moim zdaniem trzeba utworzyć nową agencję rządową, bo to jednak musi robić polskie państwo, która ma na celu właśnie promocję i obronę Polski w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Polska potrzebuje promocji i obrony i wysokiego stopnia profesjonalizmu i kompetencji. Instytut ten naszym zdaniem powinien zatrudniać wysokiej klasy specjalistów z Polski, Stanów Zjednoczonych i Kanady. To ma być zespół specjalistów, nie córek prezesa albo innych, tylko zespół profesjonalistów. I teraz ważna informacja, którą chciałbym też z Państwem w trakcie tej prezentacji przećwiczyć. Myśmy wykonali nasze zadanie domowe i znaleźliśmy badania na temat lobbingu. To jest bardzo ważne, co teraz powiem. Każdy jeden dolar zainwestowany w lobbying przynosi 220 dolarów zysku. To są badania przeprowadzone przez dwóch amerykańskich naukowców, Scholz Alexander w Kansas University. To są najwybitniejsze panie, które takie badanie przeprowadziły. My musimy jak gdyby w tej chwili też zapomnieć o naszej tutaj polskiej dyskusji na temat, no, czy lobbying ma jakieś etyczne podstawy, czy nie. Nie, to są fakty. Obojętnie w jaki lobbying. Jeden dolar przynosi 220 dolarów. Jeden zainwestowany dolar przynosi 220 dolarów zysku. Także no, ku zastanowieniu się na naszemu tutaj myśleniu w tym kierunku. Tak. Tak, te badania zostały zrobione w Stanach Zjednoczonych. Ja zaraz podam źródła, także Państwo możecie sobie znaleźć te badania. Zresztą o tych badaniach w Stanach Zjednoczonych było bardzo głośno i wydaje mi się, że warto tutaj też jak gdyby te informacje zacząć przenosić. Cele takiego instytutu, jakie byłyby cele? No przede wszystkim promowanie Polski, tak? Jedna instytucja, nie żadne WCH, później tam jeden konsulat, później jakaś pani, kuzynka wybitnego działacza PSL-u. Nie, to ma być jedna instytucja, tak, na całą Amerykę, mobilna, która ma promować Polskę, kulturę Polski, historię i oczywiście polski biznes również. Tutaj ważne jest również to, że ta grupa osób mogłaby budować fundamenty polskiego lobby poprzez szkolenie i wspieranie osób zdolnych do promowania polskich interesów i polskiej racji stanu. Proszę Państwa, ponieważ ja działam na terenie Midwestu, znam bardzo dobrze mainstreamowych, nie mainstreamowych działaczy Polonii amerykańskiej i spędziłem bardzo długi okres czasu rozmawiając z szefem Departamentu Polskiego w Loyola University w Chicago. To jest największy
i najlepszy katolicki i jezuicki uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj też chciałbym zaskoczyć Państwa, tak? Co dziewiąty student ma polskie pochodzenie. Jaką my mamy dla nich propozycję? To oni powinni pracować w takim instytucie, tak? Mieliby jakąś szansę, jak gdyby kariery, mogliby odbywać praktyki. To jest wspaniała możliwość, żeby ten... To są nasze dzieci, tak? Nam też zależy na tym, żeby w nasze dzieci inwestować, żeby te dzieci miały tą możliwość połączenia się. I to są bardzo dobrze wykształcone dzieci, bo to University of Loyola University należy do jednych lepszych katolickich uniwersytetów. Jacy to powinni być ludzie, którzy tam powinni pracować? Dyrektor oczywiście może pochodzić ze środowiska akademickiego, ale powinien być fachowcem, tak? Czyli wiedzieć, jak się zarządza takim zespołem. Publicysta, dziennikarz, osoba znana, pisząca po polsku i po angielsku, tak? Większość tych wszystkich publikacji, które godzą w Polskę, wywodzi się z Gazety Wyborczej. Tam, oni mają tam dziennikarzy, którzy piszą po angielsku. My nie mamy żadnych. I to jest nasza słabość. Ci młodzi ludzie, którzy kończą dziennikarstwo, nie mają żadnych propozycji. Dotrzyjmy do nich, zatrudnijmy ich i sprawa będzie się dalej toczyła. Prawnik, tak? Kolejna osoba, edukator, specjalista w zakresie edukacji dorosłych, ekonomista, specjalista od inwestowania, od inwestycji i promocji eksportu, grafik komputerowy, odpowiedzialny za produkcje multimedialne. Amerykanie są strasznie, oni nie chcą, oni by nie wysiedzieli tutaj jak państwo, tak? Oni po 15 minutach by wyszli, bo to jest za dużo informacji dla nich. Informacja musi być... Ja czekam od wczoraj na tą prezentację, tak? Oraz osoba odpowiedzialna za budowanie kontaktów, czyli za budowanie tego lobbingu, czyli community developer, to się tak nazywa po angielsku. Umiejętność pracy w grupie, tego, czego my nie umiemy, tak? Tak naprawdę Polacy nie potrafią pracować w grupie, czyli to jest pierwsza kluczowa umiejętność. No, fachowcy, doświadczenie w budowaniu międzynarodowej społeczności wolontariuszy, doświadczenie w umiejętności prezentacji, tak, czyli nie siedzenie w jednym miejscu, tylko trzeba jeździć, spotykać się z ludźmi, tak jak to robią Amerykanie, dlatego oni są tak bardzo efektywni. Zespół dwujęzyczny, no to nie ma w ogóle mowy, żeby przyjechała pani, nie znała języka angielskiego i piastowała najwyższą funkcję gdzieś tam w jakimś ważnej instytucji. Umiejętność szkolenia długofalowego, merytorycznego wspierania różnych polskich organizacji. No i teren zainteresowań, tak, to jest Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, Dallas, Washington, Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver, pierwsza faza. Tam trzeba właśnie nie tylko prezentować, ale budować ten polski lobbying. W dalszej kwestii uniwersytety, szkoły biznesowe, instytucje kulturalne, muzea, biblioteki, izby handlowe i tak dalej, partnerzy. Amerykańskie think tanki konserwatywne czekają na nas, oni chcą. Ja codziennie otrzymuję kilka e-maili od nich, mówiąc, kiedy wy do nas przyjedziecie i zrobicie prezentację na temat tego, co się dzieje w Polsce. Udział w życiu mediów, tak? To nie wystarczy tylko napisać list, który będzie protestował przez... Nie, trzeba... Oni mają tam spotkania tak zwanych rad redakcyjnych. Na tych spotkaniach trzeba być, tak? Tam trzeba to nasze stanowisko zaprezentować. No i po prostu szkolić i jeszcze raz szkolić. Jeszcze raz powtórzmy, tak? Ile to było? $1 zainwestowany przynosi ile? 20 milionów. Alexander Scholz
measuring rates of return for lobbying expenditures, empirical analysis under American Job Act creation. Wystarczy wpisać tylko Scholz Alexander Research i to wyskakuje w internecie od razu. I jeszcze raz, $1 zainwestowany w polski lobbying. Dobranoc Państwu.